W tym wideo odpowiem Ci nieco o nowych zasadach badań psychologicznych kierowców, czyli popularnych psychotestach dla kierowców. Czy jest lepiej, czy gorzej? No, o tym dowiesz się w dalszej części filmu. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i musisz wiedzieć, że 16 lipca 2014 roku ukazało się nowe rozporządzenie ministra zdrowia oczywiście, o uczonej nazwie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Co jest lepszego w tym rozporządzeniu? No, tak na plus trzeba przyznać, że psycholog przestał się wreszcie dublować z okulistą. No, przede wszystkim usunięto z badań ocenę na stereometrze oraz w ciemni. Było to bardzo często powodem zamieszania, bo psycholog pisał swoje, okulista, który oceniał w zasadzie to samo, czasami miał zupełnie inne zdanie, no i nagle były dwie sprzeczne opinie i niezależnie kto miał rację, czy nie miał racji, ten, który dawał negatywne, na tej podstawie traciłeś prawo jazdy lub zdolność kierowania pojazdami. No tak na marginesie, z całym szacunkiem dla całego grona psychologów transportu, ale wydaje mi się, że lekarze specjaliści, okuliści znacznie lepiej znają się na badaniu wzroku niż ktokolwiek inny, włącznie z moją skromną osobą. Kolejna zmiana, wprowadzono sztywną cenę na badania. Ma być ona jednakowa we wszystkich pracowniach, jest to 150 zł netto i dotyczy ona tych badań takich podstawowych, którym najczęściej będziesz podlegał, jak i odwoławczych wtedy, kiedy, że tak powiem, ci się noga podwinie. No, generalnie oznacza to podwyżkę cen w stosunku do obecnych, natomiast no, małą obniżkę cen odwoławczych, co wątpię, czy jest dla Ciebie zbytnią pociechą. 150 zł netto oznacza też, że jeżeli dana pracownia płaci VAT, to musisz doliczyć sobie chyba, o ile pamiętam, 23%. Zlikwidowano też możliwość powtórnego badania po roku od orzeczenia negatywnego, czyli jak raz nie przejdziesz badań odwoławczych, to w zasadzie tracisz prawko na zawsze. No i takie powstaje pytanie, czy jako kierowca, jako zwykły taki szary człowiek na ulicy, kierowca, będziesz miał jakieś korzyści z tych nowych przepisów? No szczerze mówiąc wątpię. Wygląda na to po takiej mojej wstępnej, no ale przyznam uczciwie dość pobieżnej analizie, że będzie do zrobienia więcej testów papierowych, no a przy im więcej papierów, no przy czymś takim się z reguły wydłuża czas badania, no ale przy okazji też zwiększa się uznaniowość psychologa transportu. Sam wiesz, że w papierach zawsze coś tam na ciebie można znaleźć, coś głupiego możesz napisać, no nawet sobie nie zdając z tego sprawy. Czy tak będzie? Zobaczysz to już po swoim pierwszym badaniu według nowych zasad. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia. Jeżeli to wideo rozwiało Ci jakieś wątpliwości, podziel się z nim na swoim portalu społecznościowym, ulubionym forum. No jak Ci się podobało, oczywiście daj lajka, daj kciuka. Jak chcesz więcej takich filmików, dokonaj subskrypcji mojego kanału i w ten sposób dostaniesz najnowszy materiał jako jeden z pierwszych i z pewnością niczego nie ominiesz. Żadnego newsa, żadnej nowości nie ominiesz. Linki tutaj są gdzieś po mojej prawej stronie, po Twojej lewej. Na zakończenie taki mój krótki komentarz. Śledzę badania kierowców od ponad 20 lat. No i tak wierz mi, że specjalnie nic nie idzie w lepszym kierunku. Zwiększa się na pewno częstotliwość badań pod różnym pretekstem, no przy okazji też rośnie w tempie geometrycznym ilość tworzonych papierów przy tej okazji z badania kierowców. Oczywiście kto za to płaci, nie będę wskazywał nie palcem, tylko tym wskaźnikiem. Zresztą dostałem go w prezencie od firmy Mac. Także jeżeli Cię interesują takie wskaźniki czy latareczki, to firma Mactronic z Wrocławia na pewno jest dla Ciebie. Mała to pociecha, że tak powiem. Natomiast mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.